Halo, halo, dzień dobry widziska. cześć, Nojanu z tej strony, witam was gorąco i zapraszam dzisiaj nietypowo, bo na wspólny seans. Otóż pojawił się zwiastun nowego dodatku do Rad 3, który ukaże się już 31 sierpnia, więc no niebawem, za niespełna miesiąc. Pomyślałem, że fajnie byłoby to wspólnie obejrzeć, bo zresztą jest ciekawy. Przyznam, że mnie bardzo zaintrygował, dużo bardziej niż zapowiedź krasnej chaosu. No i zdecydowanie jest na co czekać. Co ciekawe, prawdopodobnie będzie to pierwsza gra, którą ogramy na streamie po przerwie od transmisji jak wiecie, na okres wakacyjny przez brak czasu no musiałem od tego odpuścić, ale już z początkiem września, więc dosłownie kilka dni po premierze wracamy no i będziemy sobie trzaskali w potężnego i zrazem epickiego Warhammera III. Tymczasem zacznijmy seansik, a jest on wierzcie mi epicki. No, proszę bardzo, klimat Kislewa, tutaj chatka jakaś, taki folklor słowiański, bo wiadomo, w słowiańskiej mitologii była pełna taka chatka. No i caryca Katarzyna coś tutaj czaruje. Niecnego, zobaczmy co takiego. Oj. Ta panienka nie wygląda na miłą zdecydowanie. Lepiej jej nie wkurzać. No i coś ty caryco narobiła, ale czy aby na pewno caryca? No nie wiem, nie wiem. Bardzo klimatyczna panorama, taka trochę zajeżdżająca z menu z Attili, nie wiem czy tam właśnie też były takie czerwono-czarne kolory, no i tam w tle jechali Hunowie, to było fajne. Ale zdecydowanie to będzie frakcja, którą na pewno ogramy, bo lubię takie klimaty, jest to niby Kislev, ale taki nie do końca, coś jak połączenie Kislewa z Bismenami. To sami widzicie po jednostkach i po też tych żołnierzach ubranych w zwierzęce skóry, że są klimatyczni. A tymczasem daleki wschód. Kataj. No i pan Kruk dostarcza maila jakiemuś jego mościowi, który ma bardzo fajne poroże na głowie. No i ten mail... Okazuje się być dosyć kluczowym. Ten jego jegomość jest, zdaje się, synem i cesarza tego niebiańskiego, czy też tego Smoka. No tego, wiecie, wielkiego, wielkiego przywódcy Kataju. Ale on jest o tyle ważny, bo chyba sprawuje rolę administratora i takiego no, naczelnego namiestnika Kataju. Jest i nasz sprawca owych zasadzek. Tak, zasadzek nie jednej, a dwóch, bowiem nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale na początku to nie Caryca Katarzyna, a to właśnie ten dziadyga w nią się zamienił i wywołał swoją iluzją konflikt wewnętrzny między Kislewem. Przyznam, że za pierwszym razem na to uwagę nie zwróciłem totalnie, i dopiero kiedy sobie swój film obejrzałem, to miałem takie, What the fuck, no Jan, ale czy ty jest spostrzegawczy? No i mówię sobie, Nie no, kurde, zjedźcie w komentarzach. Nagrał to raz jeszcze, żeby nie było w topy. No i dobra. Okazało się, że ten gościu swoim Sprytem, perswazją, wywołał wojnę między Kislewem i jeszcze złapał w zasadzkę tego pana Smoka, pana Katajca. Kitajca, Czy wygrał tą zasadzkę? Tego nie wiem, bo widać na sam koniec, że ten Smok tam dosyć mocno zdominował. No ale tak, mamy naprawdę ciekawe DLC, kosztujące chyba na Steamie, z tego co widziałem, 80 zł, co nie jest takie tragiczne. Zwłaszcza, że cena oficjalna to jest 25 dolców, czy tam euro, co daje stówę, więc w Polsce ceny są trochę mniejsze niż normalnie w przejczeniu. A więc więc bardzo w porządeczku. No dobra, no to co? Mamy także od niejakiego użytkownika, polska herbatka, którego serdecznie pozdrawiam. Opracowaniem, w jakim zamieścił swoje uwagi na temat tego zwiastuna, to co dostrzegł, to co pewnie będzie. Dzięki wielkie kolego, dzięki temu mogę teraz sobie nagrać filmik, jak ktoś chce. Z herbatką coś tam popisać, czy też dowiedzieć się czegoś, czegoś więcej, no to zapraszam na Discorda no nowego pod nazwą że No Jana. Link jest w opisie, no i tu jest kanał Warhammer. Lepszy miejsca zdecydowanie na coś takiego nie znajdziecie. A więc mamy trzy frakcje. Cinch, Kislev i Kataj. Zacznijmy sobie od Cinch'a i naszym lordem będzie niejaki Changeling Perk Perplexing Prankster. Na polskim zmieniacz znany również jako zagadkowy żartowniś lub też oszukujący koszmar albo podstępny trickster cincha. Trickster, jak to w ogóle brzmi ciekawie. No i ten gość może przybierać dowolne formy, więc raz przyjął formę kruka, drugi raz przyjął formę carce Katarzyny. Wow, że mógł nawet jej przyjąć formę, to jest ciekawe. Aż mnie interesuje, czy byłby w stanie przyjąć formę, no nie wiem, jakiegoś boga czy coś takiego, ale to wątpię, że miałby aż tak dużo moc. Myśli, że może mieć podobną formę jak Malus, podobną mechanikę. Otóż w bitwie być może będzie w stanie przyjąć jakąś postać, będzie miał jakieś umiejętności, może się będzie mógł zmienić. Ciekawe, zobaczymy, jak to faktycznie będzie wyglądało. No i mamy także legendarnego bohatera, właśnie Cincha, niejakiego Ekolda Helbrasa, spocznego szermierza, który właśnie lorowo podbił Kisle w okresie End Times. Spoko wygląda, znaczy. Jakoś niespecjalnie mnie ta frakcja interesuje. Grałem już z Cinchem i Kairosem i Wilicem i przyznam, że nie jest to zdecydowanie mój klimat. Wolę ten kislewik. Oj, to jest fajne. Tutaj jednostki, które Herbatka zauważył. Cangory, czyli tacy beastmeni obdarowani przez Cincha. No to typowi grasanci. Fajnie wyglądają. Sosiala wikingowie lubię takich barbarzyńców. Mamy także Mutalita, Vortex, Beast i rzekomo może to działać jak Mortis Engine, a lubię Mortis Engine, to jest dla tych, co nie, nie pamiętają to takie zielone dziadostwo, co mają wampiry, to co zadaje damage obszarowy i jeszcze leczy swoich, swoich żołnierzy w okolicy, w tym ich wstrzeszając i to jest mega mocna jednostka u wampirów bardzo ją lubię, pytanie czy faktycznie tak to będzie działać, bo tutaj no trochę jednak inaczej funkcjonuje, Tam to jest pojazd, tutaj to jest normalnie jeden taki kolos jakiś, ale no wygląda na pewno bardzo groźnie, no i mamy ptaka, który według herbatki Nazywa się Kok Atrace, czyli fiut na ryżu. <noise> Interesujące. Brytyjczycy rzekomo na nich polują, a te stworzenia są bardziej inteligentne jak mantikory. No i właśnie Kislev, matka Ostankia, czyli dawniej Baba Jaga. Na miliard procent będziemy ją grali, uwielbiam takie frakcje. Bardzo jest to klimatyczne, zwłaszcza dla nas Słowian, bo jest to związane z mitologią słowiańską. No i potężna wiedźma żyjąca w dzikich lasach kislewa, czy też kislewu. Wiem, że chyba kislewa odmienia Urhammer, tak jest w grze, kislewa, natomiast normalnie jak się czyta na internecie na jakichś różnych forach, to jest forma kislewu. Dziwne bardzo, ale już nie będę się tutaj, że tak powiem, sprzeczał z tłumaczami. Nie mam pojęcia, czy to będzie typowa frakcja kislewa, czy właśnie inna rasa, ale no, widzieliśmy, że są potwory, bardzo fajne potwory, że są też fajni żołnierze tacy w z maskami ze skóry niedźwiedzia, klimatycznie, no to mi się bardzo, bardzo podoba. Podobno ona ma właśnie kosę z kostaltynem, zobaczcie, bo on na nią rzucił klątwę, została okrzyknięta zagrożeniem, no i pewnie jakoś krucjatę będzie na nią rzucał regularnie. Ci koleś Ungol Scouti albo Ungol ridersi są to niejacy przedstawicieli innej grupy etnicznej, która zamieszkuje dzikie tereny Kislewa północne i zalesione. Fajnie, lubię. Tacy koczownicy plemienni zdają się prezentować na takich elitarnych łuczników. Na pewno jest to coś fajnego. No i tu mamy niejakiego, niejakie wcielenie natury bestii, czyli jakiś duży jegomość, którego można zrespawnić. No i nasza Baba Jaga jak najbardziej może go zrespawnić. Dalej kolejną frakcją, kolejnym legendarnym lordem będzie Jaden smog Yuan Bo i też Onyx Cromen. Onyx Cromen to jest bohater i właśnie ten Yuan jest jednym ze smoczych dzieci cesarza, który, jak wcześniej wspomniałem, właśnie z tego się dowiedziałem, z tych oto informacji, jest takim prezesem Kataju, bo to właśnie pod nieobecność głównego prezesa, <grywania> Sefa, sprawuje władzę i jest spokojny, ale podobno z równowagi wytrącić go jest w stanie wyłącznie Monkey King, czyli też legendarny Lord, który w burchameze trzecim powinien się pojawić, i pewnie jak nie w tym, to w przyszłym roku możemy widzieć DLC z tym gościem na czele. Jest też legendarny, nie legendarny, a po prostu nowy lord-bohater dodany. Fajnie, bo wcześniej to dziwni, ci goście byli tacy dziwni, bohaterowie kataju. Teraz jest coś nowego z fajnym młotem. Co do to, tego kolesia, bardzo mi się podobało jak w zwarciu walczył. Nie wiem, czy zwrócić uwagę, jak siekał tym swoim mieczem jadajtowym. No, wydaje się, że będzie elitarnym mistrzem. Patrzcie na to, jak kurde zawija. Ciach, ciach, ciach. Skacze od jednego do drugiego. Na pewno będzie bardzo dobry. Już mi się podoba. Nim też będę chciał ograć, ale najpierw nim też będę sobie chciały ograć kampanię, ale najpierw zagramy pewnie jako Baba Jaga. No i dalej mamy także jadetowe lwy, te dwa tutaj po lewej i zapewne jednostka obsydianowego lwa. Pewnie oddział z regimentów renomy. A na sam koniec, nowy bemen wojenny, czyli coś jak relikwiarz grala u Bretonii. Nie jestem fanem takich jednostek, niespecjalnie lubię nimi grać, z takich wynalazków. To właśnie lubię Mortis Engine, ale coś takiego, co trochę bustuje swoje oddziały, jakiś tam DIP zadaje, nie lubię, ale może się przekonam, zobaczymy. Może po prostu dotychczas grać nimi nie umiałem, nie mam pojęcia. W każdym razie to byłoby na tyle. Piszcie, co o tym dodatku sądzicie. Piszcie, jaką frakcją po raz pierwszy zagracie, czy w ogóle kupicie ten dodatek premierowo, czy poczekacie na promocję, albo poczekacie na jakieś recenzje, albo na serię u mnie, bo zdecydowanie ona będzie, więc po tym już jako tako wywnioskować będzie można, czy no, warto to kupić, czy jednak nie. Tymczasem, jak się podobało to lajkujcie, właśnie komentujcie, subskrybujcie kanał, trzymajcie się, na razie, hej hej, sayonara!